Zaczynamy od informacji o nowych ustaleniach w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Kamieniu Krajeńskim. Negatywnie pracę tej instytucji ocenił wojewoda kujawsko-pomorski. To wnioski z kontroli, jaką przeprowadzono po doniesieniach o nieprawidłowościach, do jakich miało tam dochodzić. Urząd Wojewódzki zakończył kontrolę w DPS prowadzonym przez Zakon Sióstr Elżbietanych w Kamieniu Krajeńskim. Placówkę sprawdzano m.in. po tych nagraniach, które w zeszłym roku obiegły media. Widać na nich podopiecznych, którzy wraz z zakonnicami sprzątają i dekorują świątynię. W dokumencie pokontrolnym napisano m.in., że prowadzenie terapii zajęciowej nie przewiduje takich czynności. Jak ustalono, zajęcia porządkowe oraz dekoracyjne prowadzone z mieszkańcami w miejscowym kościele były realizowane jedynie z inicjatywy dyrektora. Ponadto jednostka nie posiada dokumentacji, która odzwierciedlałaby uczestnictwo mieszkańców w terapii poprzez zajęcia w kościele. Jak napisano w dokumencie, takie działania dyrekcji placówki świadczą o całkowitym braku zrozumienia obowiązujących przepisów i ich stosowania. Mimo tego siostra dyrektor nadal zarządza placówką. Sprawie przyglądała się również prokuratura rejonowa w Tucholi. Ponad miesiąc temu śledczy umorzyli postępowanie o przekroczenie uprawnień przez siostrę dyrektor. Badaliśmy to również pod kątem złośliwego i uporczywego naruszenia praw pracowników Domu Pomocy Społecznej. I w tej części zgromadzony materiał dowodowy wykluczył, aby w DPS-ie dochodziło do sytuacji mogących wyczerpywać znamiona przestępstw naruszających prawa pracownicze. W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Jak podkreśla starosta sępoleński, oprócz kontroli Urzędu Wojewódzkiego pracy placówki przyglądało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Kontrole wskazują na nieprawidłowości. Między innymi w grafiku pielęgniarek była osoba, która nie posiada odpowiednich uprawnień. Również wielkość pomieszczeń i liczba podopiecznych umieszczanych w jednym pokoju była nieodpowiednia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie jest zagrożone. To jest dla nas najważniejszy tutaj ten cel, który pokazał, że nic się złego dla dzieci nie dzieje, natomiast te formalne rzeczy, które są, to na pewno gdzieś są do porządkowania, do przebudowania od strony tej technicznej. Urząd Wojewódzki wydał zalecenia pokontrolne. Między innymi w przypadku umieszczenia w placówce dzieci w normie intelektualnej należy niezwłocznie podjąć działania o zmianie formy opieki nad nimi. Placówka powinna także szczegółowo dokumentować formy wsparcia mieszkańców, realizować zajęcia terapeutyczne w oparciu o dokumenty, a także zlecić ich realizację specjalistom. DPS miał miesiąc na wdrożenie poprawek. Jeżeli ich nie zrealizuje, Urząd Wojewódzki może nałożyć na placówkę karę finansową.